Słuchajcie, dzisiaj odcinek Dzieci Finanse. Nie jest to trochę obcy temat, sądzę, nie, ale jest to generalnie ciekawy temat, ponieważ już od najmłodszych lat można się nauczyć, jak zarządzać czy gospodarować pieniędzmi. Zdecydowanie. I można przecież nauczyć tego dzieci. Jak to można zrobić? Ja zacząłem od tego, że warto nauczyć dzieci i że trzeba nauczyć dzieci. Bo gdybyśmy się cofnęły kilkanaście lat tyłu, kiedy my wchodziłyśmy w dorosłość, albo jeszcze czas naszego dzieciństwa, gdzie nie bardzo są było w sklepach, gdzie ja pamiętam, jak ja stałam pod sklepem z kartką w ręku na zakupy, bo jeszcze były zakupy na kartki, sklepem było pusto. Masz rację. To my jakby pragnęliśmy tych dóbr, tak. Często były pieniądze na to, a jakby nie było czego kupić. Później gospodarka wolnorynkowa, wiele aspektów się zmieniło. Jakby my dorastałyśmy wraz z tym. Dorastałyśmy, widziałyśmy, że nagle wszystko jest, można kupić, jest ogrom tego dobra. Natomiast takie pokolenia, które żyją teraz, jakby nie mają tych doświadczeń. To one mają obfitość tu. Właściwie mamy wszystkiego pod dostatkiem. Właściwie nawet nie wiemy, co wybrać. Mamy tyle wszystkiego. Ale tego wszystkiego jest jakby na dwóch płaszczyznach. Bo na jednej jest to wszystko, co po prostu możemy kupić. Ale jest też druga taka połowa, płaszczyzna, która mówi, nie martw się, że nie masz pieniędzy na to, bo tutaj jest chwilówka, tu jest pożyczka, tu jest kredyt, tu jest karta kredytowa. Czyli mamy same, słuchajcie, pokusy. Tak, jest tak łatwy dostęp, bo i tego pierwszego jest po prostu ogrom, i tego drugiego jest drugi ogrom. To jest takie diabelskie, prawda? To jest sprząco diabelskie, można powiedzieć. Sprząco diabelskie, no. No dobrze, ale ulegamy jednak presji mediów i reklamy, które nas cały czas zachęcają do nabywania dóbr. Czyli wchodzimy w taką pętlę komercyjną. Tak, nasze dzieci są w tym wychowane, socjalizowane jakby do tego konsumpcjonizmu, tak, żeby kupować. I dlatego tak ważne jest to, aby dzieci uczyć zarządzania swoimi pieniędzmi i uczyć jakby od najmłodszych lat. Jak to robimy, Sandra, tak? Ja mogę powiedzieć na przykładzie tego, jak ja pracuję z moimi dziećmi, czy na przykładzie zajęć, które prowadzę w szkołach podstawowych. To nie jest tak, że jest w tym momencie za wcześnie na to, żeby z dzieckiem rozpocząć edukację finansową. Wiadomo, że dziecko ma 4 lata czy 5. Jaki najlepszy czas, żeby rozpocząć? Wiesz, to jest kwestia indywidualna, bo to jakby też zależy od tego, jakie to jest dziecko, tak? Czy dziecko, które przekonamy do tego, że sobie na coś odkładało, które przyrozywa duże pieniądze, czy nie. Moja młodsza córka ma 9 lat i pracujemy z edukacją finansową tak od roku, półtora roku bardzo intensywnie. Jak to robisz? Jak zaczęłaś? Przede wszystkim świetnym narzędziem, które mają rodzice, jest kieszonkowe. Tak. Ale też kieszonkowe, nazwałabym to takie jakby prawidłowe kieszonkowe. Czyli kieszonkowe to nie jest nagroda za to, że dziecko posprzątało. Kieszonkowe to nie jest nagroda za to, że dziecko wyniosło śmieci lub poszło sprzątać na spacer. Czyli to nie jest forma nagrody? Nie. Same kieszonkowe nie jest dobrym sposobem w mojej ocenie na to, aby dziecko nagradzać lub karać za oceny w szkole. No bo teraz zobacz, jeżeli jesteśmy rodziną, mieszkamy w domu, wszyscy mamy swoje obowiązki, no to inne obowiązki mają rodzice, inne mają dzieci. Oczywiście. Więc niechaj dziecko uczy się obowiązkowości poprzez składanie ręczników w łazience, poprzez wynoszenie śmieci. Ale czekaj, za to nagradzasz? I za to nie płacimy, absolutnie nie. Czyli za co tak nie płacimy? Już. Nie traktuję pieniądza jako nagrody, przede wszystkim. Czyli to już powiedziałyśmy, nie? Tak, bo teraz zobacz, jeżeli jesteś rodzicem, który nagradza swoje dziecko za ocenę w szkole. I masz na to pieniądze, spokojnie sobie możesz na to pozwolić, dziecko nagradza, że dziecko się uczy, bo wie, że za dobrą ocenę, za pozytywnie napisaną placówkę ma od mamy nagrodę. No tak, to może być motywujące, tak, ale też... Ale gdyby się okazało, że nagle coś się zdarzy i nie masz pieniędzy. I wtedy są, że dziecko, słuchaj, dziecko teraz się już nie musisz uczyć, no bo ja już nie mam pieniążków, nie mieć nagrody. To dziecko się może poczuć oszukane. Dokładnie. Że ta transakcja nie do końca jest taka, jak się umawiałyśmy. W związku z czym ocena ocenami, obowiązki domowe obowiązkami domowymi, tak, jest kieszonkowe. Przy czym ja wyznaję taką zasadę, że nie daję tego kieszonkowemu dzieciom i róbcie z nim co chcecie, tylko uczę dzieciaki, moje dwie córki lat 9 i 15, jak tym zarządzać. Zasada jest taka, że każde kieszonkowe, które daje dzieciom co tydzień, one jest wydzielone na 3 równe części. Niezależnie od tego, jaka to jest kwota, dzielone sobie na 3 równe części, po co? Dlatego, że część pierwsza to jest na tak zwane szybkie wydatki. Czyli lody. Tak jak mówisz, lody. Słodycze, tak. Coś do picia, teraz za ochotę, tak? To są takie pieniądze, które dzieciaki wydają, aby w ogóle nie mają takiego jakby obowiązku czy zasady mówienia, na co te pieniądze wydały. To jest po prostu jakby ich biznes, co z tym zrobimy. Dokładnie. Jest druga połówka, znaczy druga z tych trzech trzeci. I to są pieniądze już czemuś konkretnemu dedykowane. Tak. Czyli na przykład chce sobie córka kupić jakąś maskotkę, albo nastolatka ma ochotę na nową bluzkę, czy zbiera na jakiś obóz, czy zbiera na konkretny cel. Fajnie, jeżeli ten cel faktycznie jest konkretny, jest nazwany, jest wyceniony,
ponieważ wtedy, kiedy moja córka mówi, że jej celem teraz jest nowy miś i ten miś jest kosztuje 30 zł, tak. To ja mówię jej ok, to teraz powiedz mi, ile tygodni ty potrzebujesz odkładać, żeby tego mi się kupić. No i już okazuje się, że jest to 4 tygodnie, 5 tygodni, 7 tygodni. I jak jej na czymś bardzo zależy, to ona czasami jest skłonna sobie z tych drobnych przyjemności czegoś odmówić, żeby dołożyć do tego, na czym zależy jej bardziej. Także jakby to też jest takie narzędzie motywujące do tego, żeby środki w danym celu gromadzić. Ale jest też trzecia część kieszonkowego, taka najbardziej ciekawa. Tak, jest, no. Tak, i budząca nieco wątpliwości, kiedy ja o niej mówię. Ta trzecia część jest na inwestycje. Już w przypadku dziecka możemy mówić już o pewnych inwestycjach. Tak. Czy ona rozumie to słowo? Jak je przedstawiasz? Ja moje córce długo tłumaczyłam, o co chodzi z inwestycjami. Próbowałam jej wytłumaczyć na przykład dołożenie się do mieszkania, które jest kupione na wynajem i potem procentów z tego... Czyli do waszych wspólnych może celów. Chodzi o ten wasz wspólny cel, tak? I to nie bardzo trafiało, powiem. No tak. Może jeszcze za mała nie trafiało aż tak. Natomiast ja wytłumaczyłam, że inwestycja to jest coś takiego, że masz pieniądze, z którymi robisz coś, i potem może to coś daje ci jeszcze więcej. Jeszcze więcej. W związku z czym... Ale jak to dziecko wytłumaczyć zabrać? Tak, właśnie tłumaczyłam, że z tych pieniędzy, które kładziesz na inwestycje, moja córka mówi, że słowo inwestycje nie pasuje, ona mówi, że to są sobie pieniądze na biznes. To za biznes. O, świetnie. No ale na czym dziecko może być biznes? Inwestycje. No więc ta burza mózgów, kiedy ona szukała, wymyślała, co by to mogło być, to po prostu było tak pasjonujące. No właśnie, i co to mogło? Podaj przykłady właśnie. No jeden z pierwszych pomysłów na przykład był stolik z lemoniadą trzędowe, na przykład. To był jeden z pomysłów. Stolik z lemoniadą. Aha, czyli ona sprzedaje lemoniadę. Będzie naszą sprzedała. Na przykład. Tak? Co jeszcze właśnie? To, co zrobiła bardzo fajnie, co mi się podobało, zgromadziła sobie pieniądze właśnie w celu inwestycyjnym. I byliśmy ze znajomymi, z przyjaciółmi na kempingu we Włoszech przez jakiś czas, podczas wakacji. Czyli na wakacje? Na wakacje. Nie, na wakacje. I ona wymyśliła sobie, że na tych wakacjach byliśmy w kawiarni raz drugi, widziała, jak kosztują desery, więc myślała, ona będzie robić desery i je sprzedawać. W ten sposób, no proszę. Więc zainwestowała bodajże 2 euro w to, żeby zakupić składniki w sklepie, który był z owocami, z warzywami. Kupiła banany, winogrona, zrobiła do tego sos waniliowy z zielonego jogurtu i te swoje sałatki sprzedawała po 5 euro. Ale tam właśnie na miejscu. No tak, nasi znajomi kupowali dla swoich dzieci, tak, sąsiedzi do naszych domków. Ona z tego była bardzo zadowolona. Ci rodzice również, bo ona przychodziła i mówi, a to sałatki dla Państwa, co będę proszę bardzo, o to dostaną do domu. Efekt był taki, że z pulą pieniędzy swoich prywatnych, z którymi ze swoim kieszonkowym wakacyjnym, jak na wakacje pojechała, tak dokładnie z tą całą kasą wróciła, bo za wszystko, co chciała, nazwijała na te wakacje, miała swoje pieniążki, które zarobiła. Więc to jest jeden ze sposobów dla biznesu. Jeden ze sposobów. Jeden. Inny sposób, praktykowany z kolegą z moją starszą córkę, polegał na tym, że kupiła maszynkę do strzyżenia włosów. Taką, którą mężczyźnie można włosy przyciąć. No i teraz ona regularnie strzyże swojego tatę. Tak. Czyli mąż musi chodzić do fryzjera, więc jakby ma salon fryzjerski u nas na miejscu w domu. Tak. Córka to strzeże, no i kasuje od niego za to. Niesamowita sprawa. Był taki moment, kiedy nie mogła się z tatą zgrać terminami. Tato chciał w piątek wieczorem, ona wolała w sobotę rano, więc tato się poirytował, zaczął ze sprzętu korzystać samodzielnie. No i córka przyszła do mnie i mówi, mamo, to jest nieuczciwe, bo to miał być mój biznes. Tak. W związku z czym porozmawiałam z mężem i mówię, słuchaj, to nie tak miało być. Ja mówię, jeżeli chcesz używać sprzętu samodzielnie, to proszę bardzo. Mówi, okej, o to mi chodziło. Ja mówię, ale tak chcę wypożyczenie sprzętu. Taki biznes. I taki biznes. I jakby też dzięki temu kieszonkowemu i dzięki temu właśnie czy temu biznesowi uczę też dzieci tego, że jakby o swój biznes i o swoje interesy trzeba dbać. A no właśnie, od najmłodszych lat, tak? Tak, bo na przykład nie dostaną mojej córki kieszonkowego, jeżeli nie przyjdą, to nie przypomną się, o to nie poproszą. A, czyli już po pierwsze tak, pamiętają o swoim interesie, tak? Przypominają się z tym, czy nie czekają na coś, czyli wywołuje to jakąś aktywność ich strony. Oczywiście, tak. Czyli dbanie o swoje własne interesy. Tak, no czasami przychodzą, mówią ciepło, że dzisiaj piątek przypominam cię o kieszonkowym, ale nie mów Kasi. No świetnie. Jakby pilną swoich interesów już może niekoniecznie rodzeństwa. Tylko, że to ma to też na inne dziedziny życia, prawda? No bo to pilnowanie interesów też zdecydowanie mi się przyda. Tak, ja bym chciał z takiego założenia, że, bo czasami ktoś pyta mnie, po co to przypominanie takie? Ja wtedy odpowiadam w taki sposób, że w różnych sytuacjach nasze dziecko się spotka. Może się okazać tak, że będzie pracowało, ktoś na czas nie rozliczy. Może komuś coś pożyczy, ktoś jej tego nie odda. Czyli to buduje takie kompetencje na przyszłość. Tak, no bo w środowisku bardzo bezpiecznym, ja, moje dzieci, one się tylko po prostu uczą, się praktykują. Dokładnie. Sandra, no niesamowity temat. Ja myślę, że te trzy działki można też zaproponować osobom dorosłym. Myślę, że będziemy te tematy jeszcze kontynuować w kolejnych odcinkach. Dziękujemy. Dziękuję.